Jak już jesteśmy tutaj wszystkie, to zaczynam temat. Od razu też powiem, że jak będziecie na przykład chciały sobie poczytać trochę o temacie dzisiejszym, to jednocześnie ukazał się na blogu Wróżki Cycuszki post, to jest wydruk z niego, ale to jest taki wydruk bez obrazków. Ukazał się post, który tak naprawdę dotyczy tego samego tematu, bo pomyślałam sobie, że fajnie będzie, jeśli będziecie miały to i omówione, bo niektóre z Was mogą słuchać wtedy, kiedy prasują, na przykład karmią czy pompują, a niektóre z Was może mają ochotę sobie poleżeć ze swoim smartfonem i po prostu przeczytać i sobie jakoś tak, wiecie, są wzrokowcy, są słuchowcy. Dajcie mi znać, czy jesteście wzrokowczyniami, czy słuchowczyniami. To też będzie fajna informacja. Gosia pisze, że używa ten dezodorant i jest zadowolona. Fajnie, super. Dzięki, że to potwierdzasz, te moje miłe doświadczenia. Jagna ma 5 miesięcy. Czasami je 2 minuty, czasami 10. Nie ma reguły. Dobra, to już jest dobre wejście w temat. Ogólnie to czas karmienia piersią to jest jeden z takich elementów, który jest zawarty we wskaźnikach skutecznego karmienia. Dajcie znać, czy słyszałyście o wskaźnikach skutecznego karmienia. W skrócie WSK. Myślę, że wiele z mam, które przynajmniej tak weszły trochę w temat laktacji, słyszało o WSK. Wskaźniki skutecznego karmienia to są takie zjawiska, które każda z mam i każdy rodzic może sobie zaobserwować i na ich podstawie ocenić, czy karmienie piersią idzie dobrze. Bo tak, piersi nie są przeźroczyste, nie mają miernika, dzieci nie są przeźroczyste, nie wiemy, jak to jest z tymi żołądeczkami. Zachowanie dzieci, szczególnie na początku, jest tak różne, że czasami trudno naprawdę orzec, czy dane dziecko się najadło. A na tym najadaniu się bardzo często nam zależy najbardziej. Chcemy, żeby dziecko się najadło, było spokojne, spokojnie spało. I czasami rzeczywistość uderza nami bardzo mocno o beton, bo nie wiemy, co się dzieje. Dziecko odstawione od piersi płacze. Dziecko jest przy piersi 30 minut, 40 minut, czasami 2 minuty. Co się dzieje? I to jest właśnie live dla tych z Was, które jeszcze się uczą interpretować zachowanie dziecka, bo zachowanie dziecka to jest właśnie też ten czas spędzony przy piersi. No i w ogóle WSK, wskaźniki skutecznego karmienia, są po to, żeby popatrzeć sobie na dziecko tak trochę obiektywnie, popatrzeć ile kubek, ile siusiu, ile czasu jest przy piersi, jak to jest z przełykaniem. Czy dziecko się najada, jak to jest z wagą, tak? Czy dziecko się najada? Wskaźniki skutecznego karmienia nie mówią nam o tym, czy dziecko ma zaspokojoną potrzebę bliskości, a to trochę by fajnie wzbogaciło. Będę mówiła o tej potrzebie bliskości i o tym, jaki ona ma wpływ na czas karmienia piersią właśnie za chwilę. Ok, więc ogólnie o WSK jest live Ani Bazydło pod tytułem Czy moje dziecko się najada? Więc jeśli chcecie tak ogólnie o WSK, to na gronie Wróżki Cycuszki odnajdziecie sobie live w modułach Ani Bazydło pod tytułem Czy moje dziecko się najada? A ja powiem tylko o jednym z tych wskaźników, czyli o czasie. Karola, my 5. dzień życia, właśnie czasem nie wiem, czy jak mały zasypia, na przykład po 10-15 minutach jedzenia, to już starczy, czy jeszcze wybudzać, żeby jadło dalej. Super, w takim razie naprawdę to jest idealny temat dla ciebie. Okej. Zatem pytanie jest, jak długo powinno trwać karmienie piersią? I tutaj mówię o tym jednorazowym przystawieniu dziecka do piersi, a nie o tym, czy powinno trwać pół roku, rok czy 2 lata. O tym też bym chciała zrobić live'a, ale to kiedyś w przyszłości. I teraz tak. Z mojego doświadczenia rozmów z Wami wynika, że ten wskaźnik, jakim jest czas karmienia piersią, jest jednym z najtrudniejszych do interpretacji i często też wprowadza pewien niepokój, bo właśnie trwa karmienie 3 minuty, trwa 30 minut.
A ile jest zalecane? Kojarzycie we wskaźnikach skutecznego karmienia? Napiszcie mi szybko, jak wyście słyszały, że ile powinno trwać karmienie piersią? Dajcie znać, nie będę wychodziła przed szereg. Napiszcie mi, 30 minut standardowo karmi Julia, czasem mniej, ale ja już tego nie liczę. Jem sama, czytam, oglądam live'y. No pięknie. Zatem dziewczyny, jak długo powinno trwać karmienie piersią? Mówi się i we wskaźnikach skutecznego karmienia, które odnajdziecie no, w wielu miejscach, są w ulotkach, są w książkach, są tutaj pięknie napisane w książce pod tytułem Karmienie piersią w teorii i praktyce. Mówi się tam, że powinno trwać karmienie piersią przynajmniej 10 minut. Przynajmniej 10 minut. I jakby szukamy tego czasu. Większość z Was, myślę, używa aplikacji, które pomagają śledzić czas karmienia piersią, prawda czy nieprawda? Używacie aplikacji takich do karmienia piersią? Ja sobie wczoraj przejrzałam takie aplikacje. Swoją drogą bardzo mnie rozbawiło to, że tam większość ma ikonkę butelki, ale to już inna sprawa. I te aplikacje, dziewczyny, Karola pisze 10-15 minut. Tak, dobrze, dobrze słyszałaś. I czytam Wasze komentarze jednocześnie. I tak, w tych aplikacjach jest tak naprawdę o tym start karmienia i koniec karmienia. Więc my, nowoczesne mamy, bardzo często opieramy się na właśnie tym czasie karmienia piersią i według niego oceniamy powodzenie lub niepowodzenie karmienia. Ja sama odnalazłam ostatnio swoje zapiski z karmienia Heleny. Akurat nie używam wtedy aplikacji, a może używam i aplikacji, i zapisków. W każdym razie zapiski, od kiedy do kiedy, ile minut ona jadła. No i teraz tak, co z tym czasem karmienia piersią? Po pierwsze, jakby jest to wskaźnik, który jest często wymieniany. Jest to wskaźnik, który często przez mamę jest używany. Ale jest to też wskaźnik, który może wprowadzić w błąd. Więc po kolei. Właśnie każda z Was podaje tak naprawdę inny czas swojego karmienia. Co ciekawe, ja sobie zrobiłam przegląd takich zaleceń, zarówno polskich, jak i zagranicznych, jeśli chodzi o czas karmienia piersią. I co mnie zaciekawiło, w Polsce rzeczywiście możemy się spotkać z tym, że ten czas karmienia piersią jest podawany, że właśnie takie minimum 10 minut. Natomiast tutaj, na przykład, w Centrum Nauki o Laktacji jest napisane, że w pierwszych 4 tygodniach życia dziecka karmić tak długo, jak tego dziecko potrzebuje i jest przy piersi aktywne, przynajmniej 10 minut z jednej piersi. Noworodek średnio potrzebuje 20 minut. Czyli już mamy jakieś takie rozpiętości, jakieś takie widełki tak zwane. I teraz też na blogu sobie przeczytacie wskazówkę dotyczącą czasu karmienia piersią, sporządzoną przez jako stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Hepatologii Żywienia Dzieci z 2016 roku. Też jest napisane o czasie karmienia i wiadomo, że to nie jest tak, że to ma być żelazne 10 minut, bo to jest powinno trwać, może trwać, wystarczy i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak najczęściej właśnie jest to fokusowanie się na tym czasie. Co ciekawe, to w zagranicznych źródłach, w które sobie spojrzałam, czyli do takich, powiedziałabym, autorytetów, jeśli chodzi o karmienie piersią, a ja mam takie trzy autorytety. Pierwszy to jest zawsze Jack Newman i zawsze jak mam jakieś wątpliwości, to sobie sprawdzam u niego. Jack Newman to jest pediatra, założyciel w Kanadzie kliniki laktacyjnej i on mówi o tym, że ten czas karmienia piersią to tak naprawdę jest bardzo, no, jakby to powiedzieć, niewystarczający wskaźnik. On mówi o tym, że niezwykle istotne jest popatrzeć na to, jak dziecko się, chodzi o efektywność, czy przełyka, czy słychać przełykanie. I teraz, dlaczego on mówi o tej efektywności? Tak dla porównania. Możemy przyjść do pracy, możemy usiąść przy komputerze, siedzieć 8 godzin i scrollować tylko Facebooka. Czy my wtedy efektywnie pracujemy? Czy my wtedy wykonujemy swoją pracę? Nie.
Natomiast możemy przyjść na godzinę, otworzyć komputer, skoncentrować się, zrobić mega efektywną pracę pod tytułem, nie wiem, bilans roczny, bilans miesięczny firmy, kto co tam robi w pracy, ten sobie powie. I jakby przez godzinę możemy zrobić bardzo dużo. No i tak samo jest z karmieniem piersią. Dzieci mogą być przy piersi 24 godziny na dobę, niemalże. Mogą wisieć, jak to się mówi, przy piersi. I tak naprawdę się nie najeść. Dlatego sam czas karmienia piersią to nie jest wystarczający wskaźnik. On nie może być analizowany w odizolowaniu do innych wskaźników skutecznego karmienia piersią. A to, co Wam pomoże zinterpretować, czy moje dziecko jakby spędza ten czas przy piersi efektywnie, to jest obserwacja. Obserwacja, nasłuchiwanie przełknięć pokarmu, takich żłopnięć, obserwacja pracy bródki, obserwacja policzka, potem obserwacja oczywiście również pieluchy, obserwacja wagi, tak? Ale w pierwszej kolejności to, co możecie zrobić podczas karmienia, to właśnie patrzeć na dziecko, czyli nie tylko na zegarek i nie tylko na aplikację, a wręcz w pierwszej kolejności dziecko. Nauczcie się, bo to jest bardzo fajne, zwróćcie na to uwagę, będzie Wam to bardzo przydatne. Patrzeć na dziecko, interpretować jego zachowanie przy piersi. Na temat właśnie tego efektywnego jedzenia będę mówiła w kolejnym live'ie, w kolejnym wróżkotoku, ponieważ chciałabym zrobić taką serię wróżkotoków na temat wskaźników skutecznego karmienia, żeby sobie każdy wskaźnik omówić. Wejdę teraz sobie w komentarze. Wiszenie a jedzenie to chyba każda karmiąca rozróżnia, reszta to więcej niuansów. No, wiszenie a karmienie, rzeczywiście, jakby w tym już się fajnie kryje jakieś rozróżnienie. Cześć Olu, fajnie, fajnie, że dotarłaś. Mamy co? Karolina pisze, że chyba tak najlepiej, też patrzyłam na zegarek, a teraz odłożyłam, wszystko jest super. Właśnie dziewczyny, powiem Wam, o, Olga pisze, że używała aplikacji, ale tylko wprowadziło mnie to w większy stres, wykasowałam i wszystko idzie jak po maśle z karmieniem. To jest taka moja rada, żeby właśnie sobie aplikację odłożyć, a włączyć sobie aplikację patrzenie na dziecko, także cieszę się, kiedy Wy też właśnie sobie dochodzicie do takich wniosków. Dobra, zatem już udało mi się trochę zakwestionować to, że ten wskaźnik czasowy, zwłaszcza analizowany w odizolowaniu do innych wskaźników, to jest niewystarczający. Drugie źródło, które sobie sprawdziłam, po które lubię sobie sięgać zawsze i jakby kontrolować, czy wszystko dobrze Wam powiem, to jest książka Po prostu piersią. Ona jest dostępna we wróżce cycuszce. Podniosę trochę wyżej, żeby grono widziało. Dziewczyny, czytałyście tę książkę, która czytała, która poleca. Tutaj wyobraźcie sobie, nie ma słowa na temat czasu, jaki dziecko powinno spędzić przy piersi. Autorki Jill Rapley i Tracy Murphett to są dziewczyny, kobiety, które wprowadziły również pojęcie baby-led weaning do naszego obiegu. Pewnie znacie BLW. Oraz tutaj książka się, że tak powiem, kieruje taką filozofią baby-led breastfeeding, czyli dziecko decyduje o karmieniu piersią. Olu, polecasz książkę. Co Wam mogę powiedzieć? Jeśli dziecko decyduje o karmieniu piersią, a dziecko nie ma zegarka i nie ma aplikacji, to dziecko będzie wiedziało, jak długo być przy piersi. Wy sprawdzacie efektywność, sprawdzacie bródkę, policzek, przełknięcia, nasłuchujecie tego karmienia. Więc kolejne źródło, które nie wymienia tego czasu karmienia piersią jako istotnego. I jeszcze Nancy Morbacher, do której też zaglądnęłam, żeby się dowiedzieć, jak ona się zapatruje na czas karmienia piersią. No i ona napisała coś takiego, że no właśnie, to jest bardzo, bardzo trudne do zinterpretowania, bo na przykład ona opowiada taką historię, że spotkała się jednego dnia na konsultacji laktacyjnej z dzieckiem, które jadło 5 minut i to było dziecko chyba dwutygodniowe. I ona, posiadając taką bardzo dokładną wagę i będąc doświadczoną doradczynią laktacyjną, zrobiła coś, czego raczej się nie poleca, czyli zważyła dziecko przed i po karmieniu. Okazało się,
że ta dziewczynka zjadła 60 ml w czasie turbo szybkim. Paulina, książka super, czytałam w ciąży i wiele razy po porodzie. Ja cały czas do niej wracam. I tego samego dnia Nancy Morbacher odwiedzała drugie dziecko, które spędziło przy piersi po około 50 minut. I też zważyła przed i po. Dziecko przybrało też 60, okazało się z wagą, że dziecko też 60 ml wyssało. Każde dziecko jest inne, każdy z nas je inaczej. Jedni wolniej, jedni szybko, inni trochę wolniej, inni się bardziej delektują. I to jest ważne, taki charakter, osobowość dziecka, również twój wypływ mleka, twoja laktacja też jest twoja i jakby to, jak ty się dogadujesz z dzieckiem, ile czasu wam wychodzi, to jest jakby wypadkowa tego właśnie, jaka jest twoja laktacja i jakie jest dziecko. Natomiast co chcę powiedzieć, że jakby to nie jest tak, że no bo trzeba patrzeć na efektywność, ale co nas powinno raczej zaniepokoić, to wtedy, kiedy to karmienie piersią rzeczywiście trwa nawet 45 minut. Tutaj źródła polskie mówią o tym, że to już jest taki czas, który powinien nas zaniepokoić. Kiedy dziecko cały czas chce być przy piersi, zasypia przy niej, nie słyszycie tych przełknięć, jednocześnie dziecko cały czas na przykład ma zaciśnięte piąstki, nie odrywa się po jedzeniu zadowolone, nie zasypia, tylko właśnie cały czas jest takie nerwowe. Warto wtedy sobie po prostu udać się do doradczyni laktacyjnej, zinterpretować samemu wskaźniki skutecznego karmienia, ale na pewno doradczyni laktacyjna to jest taka osoba, którą w tym momencie można uruchomić, bo zbyt długi czas bycia przy piersi warto po prostu sprawdzić. Z drugiej strony zbyt krótki czas bycia przy piersi. Jeśli dziecko jest 2 minuty, 3 minuty i zasypia, to szczególnie na początku i jeśli towarzyszy temu na przykład żółtaczka, to trochę się martwimy. Dlaczego? Dlatego, że tutaj też prawdopodobnie zabraknie efektywności karmienia. I to jest kolejny taki ważny czynnik, który warto wziąć pod uwagę, kiedy analizujemy właśnie czas przy piersi, a mianowicie wiek dziecka, bo w pierwszej dobie po narodzinach, oprócz tego, że powinno się odbyć pierwsze karmienie, najlepiej do 6 godzin, pierwszy kontakt z piersią mamy, pobranie siary przez dziecko, to potem dziecko może sobie spać przez cały ten czas. Oczywiście my, czujne matki, trochę też sobie śpimy, ale obserwujemy tak zwane sygnały głodu. Dziecko się obróci główkę, próbujemy przestawiać. Natomiast może być tak, że dziecko będzie jeszcze odsypiało w tej pierwszej dobie po porodzie. I co? No i wtedy ten czas karmienia to jest no zero, tak? Czasami. W pierwszej dobie nas to nie musi martwić. W drugiej dobie dziecko się zaczyna rozbudzać. Druga, trzecia doba, jesteśmy jeszcze w szpitalu. Dziecko się zaczyna trochę rozbudzać, zaczyna szukać piersi, zaczyna szukać bliskości. Co wtedy? Nasze piersi dopiero przygotowują się do laktogenezy drugiej, czyli do tego czasu, kiedy będzie obficie i bardzo dużo. Mają tylko skoncentrowaną siarę. No i wiadomo, że tutaj to karmienie piersią jakby, a dziecko z kolei ma żołądek wielkości wisienki. Co to oznacza? No jedzenie 10-15 minut efektywne, no raczej też nie będzie miało miejsca. Natomiast bycie przy piersi, próbowanie uchwycenia, pobieranie tego skoncentrowanego jeszcze pierwszego pokarmu, tak jak najbardziej. I tu nie patrzcie na zegarek dziewczyny, patrzcie na dziecko, bo to jest ten czas, kiedy się właśnie szczególnie warto uczyć sygnałów płynących od dziecka i rozpoznawania tego, jakie dziecko jest. Misia, na naszym przykładzie zgadzam się w 100%, że czas karmienia nie jest obiektywnym wskaźnikiem, a efektywne ssanie, cudownie, fajnie, a jednak rzadko się, mam wrażenie, wymienia, tak, to efektywne ssanie, no może już ostatnio coraz częściej. Okej, czyli to
za długie to karmienie, bycie przy piersi może być niepokojące, za krótkie może być niepokojące, ale właśnie zależy też od wieku dziecka, bo w takim na przykład przychodzicie do domu, rozpoczął wam się nawał, a dziecko na przykład zgłasza się do piersi często, na tyle często, że wy właściwie nawet nie możecie policzyć, kiedy się to jedno karmienie skończyło, kiedy się zacznie drugie. No i słuchajcie, dzieci wiedzą, co robią najczęściej. Warunek: efektywne karmienie. Sprawdzacie, czy dziecko pobiera ten pokarm efektywnie, czy rzeczywiście połyka się aktywnie. Wskaźniki skutecznego karmienia, jak sobie chcecie przejrzeć wszystkie, to są opublikowane właśnie w poście na blogu najnowszym, który jest pisaną wersją tego, o czym teraz mówię. I tam sobie zobaczycie wskaźniki skutecznego karmienia opracowane przez położną i doradczynię laktacyjną Ewę Zielińską, która w gronie Wróżki Cycuszki we Wróżce Cycuszce udziela konsultacji laktacyjnych online i domowych. Więc tam sobie obejrzycie wszystkie te wskaźniki. I co? Dziecko wie, co robi w tych pierwszych tygodniach. Jeśli się zgłasza często do piersi, jeśli jest na niej długo, ale pobiera efektywnie, to ono sobie świetnie programuje piersi do tego, aby ta laktacja wasza była tak naprawdę. Tutaj może wam zacytuję to, co jest napisane właśnie w tej książce Po prostu piersią, że. Przez pierwsze 2 tygodnie karmienia piersią określają Twoje szanse na długofalową produkcję mleka. Im więcej dziecko zsie pierś w tym okresie, tym więcej pokarmu będziesz wytwarzać w danym czasie i tym więcej będziesz w stanie wytwarzać później, ilekroć zajdzie taka potrzeba. Ola poleca konsultacje online z Ewą całym sercem. Dziękujemy bardzo, Olu, za polecenie. Także te pierwsze 2 tygodnie odpowiadanie na potrzebę dziecka bycia przy piersi jest ważne, tak? Dziecko decyduje, jak długo chce być przy piersi, a wy sprawdzacie, czy ono się efektywnie i czy wszystko jest ok. Jeszcze fajny cytat, no właśnie, bo często się martwimy, jeśli to karmienie jest za długie. Co wtedy? Jeśli karmienie piersią trwa bardzo długo, dziecko wisi na piersi. To znowu cytat z Po prostu piersią. Dziecko nie musi być głodne lub spragnione, aby chcieć i potrzebować karmienia. Karmienie piersią daje dziecku komfort, ciepło, poczucie bezpieczeństwa, daje też pokarm i napitek i nie ma możliwości, aby przekarmić będące na piersi dziecko. Jeśli twój maluch domaga się karmienia, a według ciebie nie ma prawa jeszcze być głodny, możliwe, że masz rację. To jednak nie oznacza, że nie potrzebuje karmienia. Co to oznacza? Warto pamiętać, że oprócz jedzenia dziecko dostaje po prostu naszą bliskość, nasz zapach, nasze ciepło, bicie serca. Warto się karmić w kontakcie skóra do skóry jak najdłużej. Ten kontakt skóra do skóry to nie jest tylko czas na czas szpitala. To jest na tak długo, jak tylko możecie. To jest dobre dla was i to jest dobre dla dziecka. To uspokaja, to koi. I daje dziecku pełne spektrum po prostu doznań sensorycznych, jakich potrzebuje. A potrzebuje ich dużo, bo po prostu jest takim stworkiem, istotą bardzo, bardzo sensorycznym. A u nas na przykład czas karmienia zmienia się w przypadku piersi. Prawa pierś wiecznie pełna i szybko leci w lewej, musi się namęczyć, więc tutaj czas jedzenia też się różni. A no właśnie, jak tutaj patrzeć na zegarek i szukać tych 10-15 przepisowych minut. Trzeba patrzeć na swoje dziecko i na swoje piersi, bo może się tak zdarzyć, że faktycznie ten czas karmienia będzie różny w zależności od piersi, jak najbardziej. Ok, coś jeszcze. Aha, a co jeśli karmienie piersią trwa zbyt krótko? No, jasne, jak najbardziej też kontrolujemy sytuację. Oczywiście właśnie wskaźnikami skutecznego karmienia, innymi niż ten czas. Co możemy zrobić, jeśli maluszek jest przy piersi 2-3 minuty? Pobudzamy, tak? Na przykład, ja miałam dwójkę maluchów, które bardzo przysypiały przy piersi z powodu żółtaczki. I jakkolwiek na przykład przy Helenie, to było takie: o, budź się, Helenko, obudź się. No, ona w ogóle nie reagowała. No ale jakoś jakby wyszłyśmy z tej żółtaczki bez naświetlania, bez dokarmiania mlekiem modyfikowanym, co jest w ogóle, ojejku, straszną poradą, jaką często wiem, że otrzymujecie. O, Emilio, fajne pytanie zadaj, zaraz ci odpowiem.
Natomiast z Filipem, który też miał podwyższoną bilirubinę, już się, że tak powiem, nie patyczkowałam. Rozebranie dziecka, czasami włożenie do kąpieli, pobudzenie i wtedy przystawienie do piersi często, żeby po prostu się przepłukał, żeby jego wątroba się przepłukała. Czyli przynajmniej wilgotną pieluszką dotykaj policzka, bo jakby naprawdę takie śpiące maleństwo, jak podrapiesz po stópce, nie zauważy. Co jeszcze? Rozbierz trochę dziecko. To znaczy, nie karmimy dziecka w kokonie, otulaczu, śpiworku. Ono musi mieć po prostu no, taką temperaturę, że nawet dorosłym by się chciało tak spać, prawda? Możesz przewietrzyć pokój przed karmieniem. Możesz zmienić pieluszkę przed karmieniem. Możesz wykonywać kompresję piersi. Na czym to polega? Na blogu tego nie ma, ale tu Wam mogę pokazać. To jest ogólnie temat też na trochę osobny wątek, wróżkotok. Kompresja piersi. Załóżmy, że dziecko wykonuje takie ruchy pobudzające wypływ pokarmu, czyli krótkie, szybkie ruchy pobudzające wypływ pokarmu. Potem żłopnie, żłopnie, potem znowu trochę pobudzi, pobudzi, a potem na chwilę przestanie, albo będzie ciągle robiło tak. Tak jakby informowało nas, że nie leci mi ten pokarm. To co możecie zrobić? Możecie uchwycić pierś jak hamburgera przed jedzeniem i przycisnąć delikatnie tutaj w kierunku brodawki. Co się zacznie dziać? Z piersi poleci taki prysznic i to pobudzi dziecko do jedzenia. Zobaczycie, że od razu się może tak jakby zaktywizuje, możliwe, że nie otworzy oczu, ale zaktywizuje się i żłopnie sobie. I znowu będzie troszkę właśnie pobudzał, pobudzał i znowu możecie zrobić kompresję, naleci trochę do tego buziaka i się trochę obudzi człowiek. Emilia, a co z sytuacją, kiedy jest krótko, a często? U nas czasami karmienie trwa 15 minut, a za godzinę znów się karmimy. Córka ma 3 miesiące. 15 minut to jest naprawdę dobry czas karmienia i wcale nie jest to krótki czas. Myślę, że ona w tym czasie naprawdę jest się w stanie sporo najeść, ale skontroluj, jak ona się zachowuje przy tej piersi. Czy rzeczywiście pobiera przez te 15 minut, czy to jest aktywne ssanie. Odsyłam cię do wskaźników skutecznego karmienia. Pewnie je znasz, ale przejrzyj je sobie jeszcze raz. Na blogu Wróżki Cycuszki ostatni wpis jest grafika. Zresztą ja wam mogę ją w sumie nawet chyba podlinkować, a ona jest nawet podlinkowana w gronie Wróżki Cycuszki. Także sobie możecie zobaczyć, bo jeśli, Emilio, pozostałe wskaźniki skutecznego karmienia są zachowane, to nie masz się czym martwić. Jeśli się budzi co godzinę, ona ciebie po prostu potrzebuje. Tak? Oczywiście pod warunkiem, że inne wskaźniki są zachowane. Potrzeba bliskości, potrzeba bliskości, potrzeba bliskości i tyle. Patrycja, czasami karmienie może trwać 2-3 minuty, na przykład latem, gdy dziecku chce się pić i chce zaspokoić tylko pragnienie, i to też jest ok. Tak jak najbardziej. Tak jak najbardziej. Możemy się chcieć tylko napić. Czasami może, tak jak właśnie zdaje się, że to Newman tak pisał, że czasami mamy ochotę na mały posiłek, czasami na deser, czasami na porządnego steka, tak? I to też będzie różny czas karmienia piersią. Przegalopowałam przez ten temat, jest dopiero 11:36, a ja właściwie powiedziałam już wszystko. A bałam się, że tak będę musiała strasznie długo mówić. Mam nadzieję, że było to zrozumiałe, że nie mówiłam zbyt zawile, że jakoś tak no, udało mi się ten temat Wam przedstawić w godny sposób. Dajcie mi znać, dziewczyny, co sądzicie, jakie są Wasze refleksje, czy coś to wniosło do Waszego karmienia piersią, do Waszego obserwowania dzieci, czy teraz będziecie może trochę spokojniejsze. Jeśli są tutaj mamy, które są w ciąży, to dajcie mi proszę znać, bo będzie mi tak wróżkotok będzie zapisany na Instagramie, na IGTV i będzie zapisany w gronie Wróżki Cycuszki jako live. No i też to omówienie znajdziesz na blogu Wróżki Cycuszki, także można sobie po prostu poczytać.
Aha, dajcie mi znać, jeśli jesteście tutaj jeszcze w ciąży i dopiero się przygotowujecie do karmienia, bo będę miała taką satysfakcję, że udało mi się Wam po prostu przedstawić jeden ważny aspekt. Bo tutaj właśnie jak zapytałam na gronie wróżki cycuszki ostatnio, jak to u Was wygląda właśnie z czasem karmienia piersią, to na przykład jedna z mam mi napisała coś takiego, że moment, tutaj. U mnie na stanie 7 tygodniach od początku karmi się bardzo krótko. Na początku były sesje po 20 minut, czasem krócej. Maks, jaki nam się zdarzył, to chyba 32 minuty. W szpitalu powiedzieli mi, że dziecko powinno jeść 30 minut. Więc stresowałam się, jeśli te karmienia były krótsze. No i proszę, widzicie, może ten czas po prostu wyprowadzić w pole. Emilia, dużo ci dają wróżkotoki, bardzo się cieszę. Mi one też dają bardzo dużo, bo mi się strasznie humor poprawia po takich wróżkotokach i po spotkaniu z wami. Żałuję, że na początku mojej laktacyjnej drogi nie trafiłam na takie rady, bo na pewno miałabym mniej stresu. Co? Proszę, udostępniajcie, dawajcie znać koleżankom o tym, że tutaj w gronie wróżki cycuszki jest taka wiedza. Niech się dziewczyny przygotują, niech się nie martwią, niech karmią tak długo, z uśmiechem przede wszystkim na ustach, tak długo, jak będą chciały tego one i dzieci. To jest misja wróżki cycuszki, sprawić, żeby jak najwięcej mam karmiło piersią z błogim uśmiechem na twarzy, tak długo, jak będą chciały one i dziecko. O, Milena napisała, że jak była w ciąży, to była na wielu grupach na Facebooku, wypisała się z każdej prócz grona. No, naprawdę bardzo mi miło. Super. Ach. Kochane, lecę do poniedziałku. Ja i moje ciężarne chętnie odsłuchamy ponownie. Dzięki za dziś. Położna Hejna. Bardzo mi miło, naprawdę. Słuchajcie, no nic mi tak nie poprawia humoru, jak to spotkanie z wami. Bardzo wam dziękuję. I udanego tygodnia, ale jeszcze zanim się pożegnam, tak już naprawdę, to zaproszę Was na jutro na live'a na gronie Wróżki Cycuszki. Tym razem nie będzie na Instagramie. Live będzie z Basią Piekło. Przefajna osoba, która ma niesamowite dokonania na polu karmienia piersią, bo dziewczyna była inicjatorką powstania banku mleka w Rzeszowie. Basia jest dietetyczką, jest też promotorką karmienia piersią i ja ją poznałam na właśnie kursie na promotora karmienia piersią. I co? I Basia będzie opowiadała o tym, jak mleko mamy ratuje wcześniaki, czyli ona jakby mleko mamy zna z banku, zna te wszystkie składy, zna jakie są efekty w ogóle podawania, bo mleko mamy dla wcześniaków jest uznawane jako lek. Lek dla wcześniaków i to często lek ratujący życie. Myślę, że jeśli któryś z Was ma ochotę się zainteresować takim tematem, jakim jest wartość mleka mamy, skład mleka mamy, jakby co się kryje w naszym pokarmie, to ten live będzie na pewno dla Was bardzo ciekawy. Zapraszam Was na jutro. Dziękuję Wam bardzo serdecznie jeszcze raz i życzę udanego poniedziałku, udanego tygodnia. Do usłyszenia.